Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj chciałbym zrobić takie krótkie wprowadzenie do nowej serii na kanale, którą roboczo nazwałem Firma od Kuchni. Na pierwszy ogień wezmę sobie temat wycen. Wytłumaczę Wam, jak ja do tego podchodzę, jak ja rozmawiam z klientem, kto jest w ogóle moim klientem. Więc zapraszam do oglądania. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, czyli na końcówkę 2021 roku, wycena u mnie jest darmowa. Ja mam przyjętą taką zasadę, że powiedzmy nie biorę robót bardziej oddalonych od mojego miejsca zamieszkania niż powiedzmy te 45 minut dojazdu. Czyli jeżeli ja mieszkam w Pszczynie, dla mnie to jest powiedzmy rejon od Katowic, powiedzmy po Bielsku. Mam mniej więcej uwzględnione kilometry, czas dojazdu i tak dalej. W tych rejonach powiedzmy się zamykam. To jest maksymalny rejon, gdzie powiedzmy chce mi się robić, bo nie ukrywajmy, w moim rejonie tutaj roboty jest multum, więc nie jest mi potrzeba dojeżdżać nie wiadomo jak daleko. Więc na chwilę obecną jestem w stanie ogarnąć to sobie po robocie i nie kasuję za to jakoś dodatkowych pieniędzy. Nie wiem, jak to się będzie miało na przykład w przyszłym roku czy w latach późniejszych. Zobaczymy. Ja Wam mówię, że na dzień dzisiejszy u mnie wycena jest darmowa. Powiedzmy na chwilę obecną 90% klientów, których mam, to jest klient z polecenia i to jest klient prywatny. Więc 90%, znowu z tych 90% tych wycen siada. Czyli po prostu ja je robię, więc nie jest to jakiś tam zły procent w stosunku do całości, żebym jakoś się strasznie przejmował, że bardzo dużo wycen mi odpada i przez to, że mam darmowe wyceny, po prostu tracę pieniądze, czy nie wiem jak to ująć. Na chwilę obecną mi to wszystko pasuje, układ jest dość dobry. Tak jak mówię, ja we większości przypadków robię u klientów prywatnych, z polecenia i co najlepsze u nowych klientów, w nowym budownictwie. Ale przejdźmy może do meritum, jak u mnie wygląda w ogóle proces samej wyceny. Dzwoni do mnie klient, że przyjmijmy, chcę zrobić jedną tam łazienkę w nowym domu. Dobra, jadę. Znaczy przeważnie jak robię nowe domy, to robię wszystkie prace glazurnicze i nie tylko, ale przyjmijmy, że robię łazienkę. Ugaduję się z nim na daną godzinę, dany dzień, tak żeby i mi pasowało i klientowi pasowało. Albo to jest popołudniami, albo przez weekendy. Przyjeżdżam, zanim w ogóle jeszcze przyjadę na budowę, proszę go, czy ma, żeby sobie, nie wiem, jeżeli ma projekt wizualizację już gotową, żeby mi to przesłał na maila, żebym ja się z tym mógł zapoznać i na miejscu sobie omówimy. Jeżeli nie ma tego projektu, trudno. To wtedy z mojej strony jest prośba, żeby znalazł sobie na internecie czy gdzieś, czy u znajomych zdjęcia, cokolwiek projekt łazienki, który jemu się podoba i w oparciu o który potem możemy powiedzmy jakoś tam się odnosić. Więc przyjeżdżam na tą robotę, znaczy na robotę, na przyszłą robotę, na wycenę. Dzień dobry, przedstawiamy się i pierwsze co ja mówię po przyjściu to jest to, że ja na dzień dobry nie wypowiadam się w ogóle o domu, o łazienkach, o czymkolwiek. Pierwsze co ja robię, to tłumaczę potencjalnemu inwestorowi, że on ma mi wytłumaczyć swoją wizję bez przerywania, jak on to widzi, czego on oczekuje. Ma mi powiedzieć teoretycznie, w jakim stylu ma być dane pomieszczenie, czy ogólnie cały budynek ma być wykończony. I
dopiero jeżeli obejdę cały mój zakres, powiedzmy, wyceny, ja do tego wracam do początku i jeszcze raz na spokojnie obgadujemy całe pomieszczenie, cały projekt, jak on to jeszcze raz widzi i na przykład ja wtedy już wtrącam swoje sugestie, swoje przemyślenia czy zmiany. I co mi to daje? Inwestor jest, ja mu nie przerywam, on wtedy przeważnie się czuje pewnie i nie wiem, on się nie wstydzi, czy nie obawia się jakiejś, nie wiem, dziwnej reakcji, bo nie wiem, ja nie rozumiem, jak można na przykład przyjść i od razu, a znam takich ludzi, którzy w ten sposób robią, widzą łazienkę, ja bym to zrobił tak, srak, owak. No kurczę, no tak się nie robi, to nie jest mój dom, moja łazienka, moja wizja. Moje doradztwo na temat wyceny to są sugestie, nie, że klient chce czarne płytki, a ja mu daję zielone, bo to nie jest w moim zakresie. Ja mu doradzam, co można zrobić na przykład, żeby powiększyć optycznie łazienkę, zmniejszyć optycznie, jaka płytka na przykład jest praktyczna w danym miejscu, bo nie każda płytka na przykład jest praktyczna w odpływie liniowym, nie każdy odpływ, nie każda fuga. Ja się wypowiadam w takich kwestiach. Jest odpływ liniowy. Słucham, on chce mieć taki odpływ liniowy. Dobra, to teraz ja dorzucam swoje, nazwijmy to, albo mi to pasuje z na chłopski rozum, że to ma tam, powiedzmy, prawo bytu. Jeżeli nie ma, no to tłumaczę mu, to na przykład odpływ będzie za blisko czegoś tam, to by trzeba było przerobić. Chcę mieć tutaj wnękę. Dobra, no to jeżeli tu ma wnękę, ale z drugiej strony na przykład może chcę mieć wnękę na 15 cm na przykład w prysznicu, ściana ma 12 cm. Dobra, będzie miał te 12, ale później się okazuje na przykład, że za tą ścianą ma na przykład piec powieszony, bo jest kotłownia. I tam już nie mogę mu tego zrobić. On tego nie był świadomy. Ja się wypowiadam w takich kwestiach. Ja nigdy nie narzucam potencjalnemu klientowi, że ma robić tym a tym. Powiedzmy, ma wziąć taką płytkę. To jest jego wybór. Ja na przykład, jeżeli klienci sobie dość często ostatnimi czasy życzą blaty z płytek zrobionych. Niekoniecznie mi się to podoba, ale im się to podoba. Ja się tylko wypowiadam tak. On pokazuje mi projekt, że na przykład czoło tej szafki jest zrobione na 20 cm w małej łazience. Ja mu tego nie neguję. Ja mu zwracam uwagę, czy na przykład to nie jest zbyt masywne względem na przykład gabarytów tej łazienki. Może da się to zmniejszyć, może jakoś przerobić, cokolwiek. Ja robię to w ten sposób. Na tym kończy się moje doradztwo. I to nigdy nie jest inaczej jeszcze. To, co sobie klient zażyczy, w 99% jest wszystko wykonalne. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli do mnie zwraca się klient, żeby coś tam wykonać, czyli on chce po chamsku pozbyć się jakiegoś problemu, bo czegoś nie umie, czegoś nie wie, czegoś nie chce zrobić, nie jego branża, nie czuje się w tym pewnie. Więc ja nie uznaję czegoś takiego, że klient chce tam półeczkę, tego się nie da, ojojoj, jakie problemy, to będzie tragedia, tego się nie da. 99,9% rzeczy na budowie da się zrobić. Ja jestem jako potencjalny wykonawca od tego, żeby to w najmniej inwazyjny sposób zrobić. Jeżeli się tego faktycznie nie da, to proponuję alternatywne rozwiązanie. Albo na przykład wnękę przesunąć, nie wiem, w prawo, w lewo, góra, na dół, cokolwiek, ale nie na tej zasadzie, że ja neguję wszystkie wizje i patrzę na to, co będzie dla mnie wygodniejsze, łatwiejsze do zrobienia.
Ja jestem od tego, żebym spełnić wizję inwestora. On wykłada pieniądze, ja biorę adekwatne pieniądze do wykonanej pracy. On się na to godzi bądź nie, takie jego prawo. Moje również, ja też nie muszę brać każdej roboty, bo są klienci, którzy mi po prostu na dzień dobry nie podchodzą, ale to też, a to za chwilkę. I ja nie jestem od tego, żeby stwarzać kolejne problemy i narzekać na dzień dobry. Jeżeli ja czegoś nie wiem, nie umiem, znaczy może nie, że nie umiem, nie wiem jak coś zrobić w danej chwili, to ja mówię, że potrzebuję dzień, dwa, trzy na przemyślenie tego, znalezienie jakiegoś tam rozwiązania. Ja mu to przedstawiam, on się godzi albo nie. Ale ja mam rozwiązywać problem, a nie je stwarzać. Takie jest moje podejście, jeżeli chodzi o kwestie wycen, doradztwa i tak dalej. Teraz jest kolejna sprawa. Inwestor, potencjalny inwestor, albo decyduje się na moje usługi, inaczej, jeszcze inaczej. Jeżeli już mamy obgadaną wersję, jako taką wersję łazienki czy danego etapu prac, ja robię pomiary, mierzę to sobie wszystko i nigdy, no chyba nigdy nie zdarzyło mi się, żeby na przykład powiedzieć, jestem na wycenie i że ta łazienka w takiej wersji, którą on sobie życzy, kosztuje, nie wiem, 5000. Nigdy czegokolwiek takiego nie robię, bo ja sobie muszę pomierzyć, ja się z tym muszę, nazwijmy to tak po chamsku, przespać, muszę się zastanowić, co muszę zrobić, ile mi to mniej więcej może zająć czasu i dopiero najczęściej to wygląda w moim przypadku tak, że przykładowo jadę w poniedziałek na wycenę, to dopiero w weekend podpisuję na daną wycenę. Ja sobie przez ten cały czas zastanawiam się, co jest do zrobienia, jak ja to mam zrobić, czego nie można zrobić, albo co trzeba przerobić, żeby dany efekt uzyskać. Nigdy nie zrobiłem, naprawdę, raczej nigdy nie zrobiłem wyceny w tym samym dniu. Nie lubię tego robić, bo ludzie wychodzą na przykład z założenia, że tu i teraz powiem 5 tysięcy i to tak musi być. Nie. Ja mogłem przeoczyć dużo rzeczy, dużo istotnych rzeczy i kosztownych rzeczy, które mnie wprowadzą w koszta. A ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja robię gościowi wycenę, to powiedzmy, przyjmijmy, robię ją za 5 tysięcy tą łazienkę. Mówimy tylko o robociźnie. Robię ją za 5 tysięcy, to ja nie, mi sumienie bez obrazy, jeżeli gościu nie przerobi mi jej w jakiś znaczący sposób, a trzymamy się tych ustaleń, to mi sumienie nie pozwala, żeby na przykład mu nagle wywalić na koniec roboty 7 tysięcy za robotę. Bo z jakie paki? Bo czegoś nie doliczyłem? To jest ewidentnie mój błąd. 3 razy sobie przemyślę kwotę. Ja rozumiem, jeżeli wyjdzie 5 tysięcy, jakieś tam drobne rzeczy, niuanse się pozmieniały, to powiedzmy tam wyjdzie maksymalnie 5500. Koniec. Mi się nagle nie robi z 5 tysięcy 7. Jak niektórym. Przykład taki daje. Więc temu ja się przykładam do tej wyceny. Jeżeli na przykład chodzi o wycenę, tak jak tutaj jest, łazienek. Łazienki to są dość skomplikowane rzeczy. To omówię sobie w osobnym odcinku. Ale najczęściej, jakby to powiedzieć, moje wyceny obejmują kompleksową usługę. Tak to chyba trzeba nazwać. Bo tak. Ja na dzień dzisiejszy liczę tylko robociznę, czyli za tą przykładową łazienkę wychodzi ci 5 tysięcy. Ja za to biorę 5 tysięcy plus materiał. Plus materiał, czyli kleje, ogólnie pojęta chemia do wykonania tej łazienki. Ale ja klientowi od razu zaznaczam, że jeżeli jest taka jego wola, on może cały materiał ogarniać, nie ma najmniejszego problemu. Najczęściej robię to w ten sposób, że ja informuję klientów, że ich, powiedzmy, że kwestie chemii materiałów nie interesują. Wszystko, całą organizacją
materiału ja się zajmuję. Zrzucam, powiedzmy, ten obowiązek z ich barków. W ich interesie jest, powiedzmy, że gruby sprzęt, czyli płytki, jakaś tam armatura, bo tego to jest kwestia indywidualna, to sobie już najczęściej sami klienci wybierają. Jeżeli na coś muszę poczekać, na przykład na kabinę prysznicową, bo ona gdzieś tam kiedyś dojedzie, a ona mi nie jest na przykład potrzebna na samym początku pracy, to tak, wtedy wymagam już od klienta, żeby miał już kabinę wybraną i musi mi wysłać rysunek techniczny tej kabiny, w oparciu o który ja sobie już mogę coś tam poplanować, czy jakieś tam wstępne przymiarki płytek na ścianach porobić. To jest w kwestii inwestora, natomiast cała otoczka, kable, chemia, kleje, fugi, płyty gipsowe, dobór klejów, wszystko najczęściej robię tak, że ja to mam na swoich barkach, a nie na klienta. Więc ja wychodzę, tak jak mówię, z założenia, że ja mam rozwiązywać problemy, czy ja mam pomagać klientowi w spełnianiu jego wizji, a nie stwarzania problemu, że on mi musi zajechać po 3 kolanka 32, nie wiem, 67 stopni, bo do czegoś mi to jest potrzebne. Ani to dla mnie nie jest logiczne, bo to wstrzymuje moją robotę, ani to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, profesjonalne, żeby, no nie wiem, ja nie idę do piekarni i piekarz mi nie gada, że kurde, on mi zrobi chleb, ale muszę mu dowieźć pół kilograma, nie wiem, mąki. No przykro mi, to jest trochę takie średnio profesjonalne, przynajmniej to jest mój punkt widzenia. Jeszcze jest taka sprawa, że jeżeli już wysyłam wycenę klientowi elektronicznie, ja to muszę mieć, nazwijmy to po chamsku, potwierdzenie, że taka wycena została wysłana, taki zakres prac był wyceniony i zawsze mail jest z wyceną nazwany wycena wstępna. Ja jestem świadomy, że dużo rzeczy może się zmienić w ramach choćby tej jednej małej łazienki i ceny idą albo w górę, albo w dół. Więc jest to zaznaczone, że to jest wycena wstępna za dany zakres prac, jaki sobie wcześniej omówiłem z inwestorem, ale do każdej wyceny dołączam dodatkowo cennik poszczególnych, już taki bardziej szczegółowy cennik poszczególnych prac, że inwestor nawet zmieniając na przykład jakiś tam, przyjmijmy, zmieni format płytki z 60 na 60 na 60 na 120 na 120, to on wie, o ile się jest w stanie sam już na dzień dobry sprawdzić, o ile mu wzrośnie ta wycena i skąd ta cena się zmieni. Ja wychodzę z założenia, że ja, no wypada być uczciwym, więc dostaję, powiedzmy, że wyliczenia na ten podstawowy projekt, wycena wstępna, wszystko jest obliczane potem powykonawczo, a jeżeli cokolwiek się zmienia, to zawsze dodatkowo w załączniku mailowym ma szczegółowy cennik prac. I tam może sobie wszystko sprawdzić i według mnie taki układ jest uczciwy. Dajcie znać w komentarzach, czy moje podejście do wycen jest uczciwe, jest w porządku i czy sami chcielibyście na przykład spotkać takich ludzi, powiedzmy, że jak ja, na swojej drodze, jeżeli chodzi o remonty, z takim podejściem. Jestem tego bardzo ciekawy, bo nie wiem, czy ja jestem inny, bo dość często spotykam się z czymś takim, że klient, powiedzmy, nazwijmy to po podpisaniu umowy, bo ja najczęściej się potem pytam, dlaczego zostałem wybrany i klienci mi mówią, że ze mną się dobrze gada, to jest po pierwsze, nie wiem, ode mnie, nazwijmy to po chamsku, bije jakaś pozytywna energia, z którą oni chcą współpracować. Usłyszałem to w tym roku chyba od 3 ludzi,
Nie wiem, albo ja jestem inny, albo faktycznie coś takiego mam. Nie wiem. Bynajmniej ja wychodzę z założenia po prostu, że trzeba być dobrym człowiekiem i prywatnie, i w robocie. A potem to się już jakoś tam wszystko już kula swoim torem. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I to by było na tyle. W następnych filmach na pewno już poruszę jakieś tam bardziej szczegółowe cenniki, więc zapraszam na kolejne filmy. Na razie.